Już od 2 tygodni szkoły w całej Polsce oraz wielu innych krajach prowadzą zdalne nauczanie. Mało kto się tego spodziewał i mało kto był na to przygotowany. W wielu domach brakuje komputerów, większość nauczycieli dopiero uczy się, czym jest internet, a rodzice z przyzwyczajenia wrzeszczą przez cały dzień w pokoju obok, robiąc nam przypał przed całą klasą. Dodajcie do tego uczniów, którzy robią sobie żarty, bo teraz trudniej niż zwykle zweryfikować, kto co powiedział, i wyjdzie nam jedna wielka porażka. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 dowodów na to, że e-lekcje to stan umysłu. Numer 10. Co prawda, nie wszyscy nauczyciele wymagają, abyście pokazywali twarz podczas e-lekcji. Jeśli jednak, pewien Japończyk, Koreańczyk czy inny Chińczyk znalazł na to sposób. Chłopak nagrał film, jak pilnie notuje to, co mówi nauczycielka, zapętlony wrzucił na tablet i ustawił przed kamerą. Sam w tym czasie oddawał się przyjemnościom. Numer 9. Inny przebiegły uczeń znalazł sposób, jak bez zauważenia wymknąć się na chwilę sprzed swojego komputera, bez kombinowania z żadnymi dodatkowymi tabletami. Wystarczy zrobić screenshot siebie samego podczas lekcji, a następnie w aplikacji ustawić zrzut jako swoje tło. Teraz tylko poczekać, aż nauczyciel spojrzy gdzie indziej i szybko się usunąć. Numer 8. Pewna nauczycielka z Hiszpanii prowadziła lekcje przez internet. Nic nie zdawało się zakłócać jej spokoju. Aż tu nagle do jej pokoju wbija jej chłopak w samych majtach i koszulce sportowej i zdawszy sobie sprawę, że znajduje się w samym środku kadru, czym prędzej próbuje się ewakuować, co kończy się komicznie. Mina nauczycielki bezcenna. Numer 7. Przed podobnym zażenowaniem ze strony rodziny próbował zabezpieczyć się pewien polski uczeń. Na drzwiach od swojego pokoju wywiesił on kartkę z następującą wiadomością. Tata, uprzejmie cię proszę, abyś się nie darł, jak wejdziesz do domu, ponieważ mam e-lekcję do 12:30. A wy? Też się wstydzicie być na kamerce, kiedy cała rodzina jest w domu? Numer 6. Cierpliwości zdecydowanie nie starczyło temu uczniowi, któremu w połowie quizu online matka zaczęła jęczeć, aby zrobił pranie. No, I would be spontaneous. Mom, I'm in a class! I just asked a question! Shut up, mom! Shut up, okay? I'll do my laundry after class! Actually, no, do my wife, just because you're interrupting Professor Phillip! Sorry, sir. So yeah, if it's negative, is it always spontaneous? Ale cóż, mamy już tak mają. Nieważne, czy na komputerze pracujecie, czy macie lekcje online, o czym doskonale wiedzą, widząc was przed komputerem, zawsze podświadomie będą myśleć, że gracie w te głupie gry, zamiast pomóc im w domu. Co i tak nie znaczy, że chłopak też trochę przesadził. Numer 5. Pewien internauta zauważył, że uczniowie skrzykują się i masowo wystawiają złe recenzje aplikacjom do e-lekcji, licząc na to, że zostaną one usunięte ze sklepu Google Play, a tym samym lekcje zdalne zostaną zablokowane. Niestety, wbrew oczekiwaniom, nie jest to tak skuteczny sposób na przerwanie lekcji, jak na przykład włączenie alarmu pożarowego w budynku szkoły. Numer 4. Tutaj może nie e-lekcja, a e-praca, ale sami przyznajcie, ilu z was przytrafiło się to samo, co biednej Jennifer, która najwyraźniej zapomniała, że zminimalizowanie aplikacji w telefonie wcale nie wyłącza kamerki na wideoczacie i jak gdyby nigdy nic przed całą swoją grupą poszła do łazienki, opuściła spodnie i usiadła na kibelku, wesoło pochlapując sikami. A wy? Co najgłupszego zrobiliście w życiu, nie zdając sobie sprawy, że widzą to inni ludzie? Numer 3. Pewien uczeń pisze na czacie. Panie profesorze, mam pytanie. Profesor na to jasne, śmiało. Następuje 15-sekundowa przerwa. Wszyscy, łącznie z profesorem, w napięciu czekają na pytanie, aż tu nagle... Czy mogę iść do łazienki? Cóż, przynajmniej zapytał w starym, dobrym stylu, a nie tak jak Jennifer wpycha się na czat ze swoją brzoskwinią. Numer 2. Szczerze mówiąc, współczuję nauczycielom, którzy muszą użerać się z uczniami, nad którymi nie mają obecnie absolutnie żadnej kontroli. Jak widzimy na tym nagraniu, uczniowie nie tylko podśmiechują się z nauczyciela, ale w pewnym momencie, przypadkowo bądź celowo, w ogóle usuwają go z czatu. Oh my god, y'all removed the teacher! Numer 1. No i na koniec taki mały mem, z którym na pewno wielu z was się utożsamia. Ja patrzący na ładną koleżankę podczas e-lekcji. Przyznawać się, kto ma tak samo. W klasie w szkole nie było to takie łatwe. Teraz na swojego crusha można patrzeć bez końca.
Okej, tym ukrytym jak smok i przyczajonym jak tygrys akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie, m.in. 10 najlepszych seriali w Amazon Prime, w którym czeka na Was darmowy okres próbny. Polecam, jeśli znudziliście się już Netflixem. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również moje inne kanały na YouTube, Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sausage z animacjami, na którym w przeciągu 2-3 dni pojawi się nowa animacja. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!